zamiast wstępu. O ojcu Franciszku opowiadałam wielokrotnie w różnych miejscach i przed różnym audytorium. Ściślej mówiąc, zaczynałam przedstawiać jego historię, bo nigdy jeszcze nie udało mi się w jednym miejscu opowiedzieć jej tak od początku do końca. Zawsze czas, który mi był dany na to, okazywał się za krótki. No bo jak nawet w kilku godzinach zmieścić się z całym bogactwem jego życia? Nie traciłam jednak nadziei, że choćby cząstka mojej opowieści będzie i tak pracowała w tych, którzy jej słuchają. Dlaczego zawsze było dla mnie takie ważne, aby jego historia została poznana od początku? Mam przekonanie, że jeśli się nie opowie tego wszystkiego od podstaw, to potem czegoś zabraknie, bo tu wszystko jest ważne. Jedno z drugiego wynika i nie powinno się tego rozdzielać, jeśli się chce zrozumieć, skąd się wzięło i jak to się stało, że potem ten człowiek miał w sobie tyle odwagi i mógł mówić tak, jak przemawiał i mógł być tym, kim był. Dlatego ciągle zaczynałam tę opowieść od początku. Czasem żal mi było trochę tych, którzy musieli tego słuchać wielokrotnie. Niektórzy 5 razy, niektórzy 6. No, ale oprócz tych, którzy już tyle razy słuchali, za każdym razem byli nowi, którzy jeszcze nie słyszeli. Ja sama słuchając, jak inni opowiadali o ojcu Franciszku, nigdy się nie nudziłam tymi historiami. Choćbym słyszała daną opowieść 10, a nawet 20 raz. Zawsze słuchałam jej tak, jakbym sama niczego nie wiedziała i nie przeżyła. Wszystko to było dla mnie nowe i świeże. Przez te lata spotkań z tyloma grupami ludzi, całkiem młodych i starszych, wykształconych i prostych, właściwie nie było chyba takiego, po którym nie słyszałabym głosów, że ta historia, którą opowiadam, powinna zostać spisana. Pamiętam, że pierwszą osobą, która mi to wprost powiedziała, w roku 1997 był Palotyn, ksiądz Tomasz Zaczkiewicz. On obudził we mnie przekonanie, że może rzeczywiście ma rację. Okazało się, że to nie było jednak takie proste. I musiało minąć od tego czasu wiele lat, żebym się do tego zabrała. Trochę inaczej się mówi niż pisze. Powątpiewałam nawet, czy spisanie tych opowieści w ogóle będzie możliwe. Ale skoro książka w końcu powstała, wierzę, że widocznie Bóg tego chciał i dlatego postawił na mojej drodze osoby, które mi w tym pomogły, a szczególnie Agnieszkę i Leszka Kowalów. Mam więc nadzieję, że wreszcie w wasze ręce trafia prawie kompletna moja opowieść o tym wspaniałym człowieku. Książka ta nie jest jednak żadną pracą naukową ani opracowaniem historycznym, ale jedynie moim świadectwem o tym, na co patrzyłam, w czym uczestniczyłam i co sama słyszałam od ojca, od jego rodzeństwa oraz od innych osób, które również spotkały go w różnych okolicznościach swojego życia. Pomocne okazały się także moje osobiste zapiski, które prowadziłam przez wiele lat. Chodziło mi nie tyle o zwykłe opowiedzenie tej historii o ojcu, ale o to, żeby czytający dostrzegł, że Bóg działa w całym życiu człowieka, kocha go, opiekuje się nim i wyprowadza go nawet z najciemniejszej doliny. Choćby człowiek był tego nieświadomy albo wręcz odrzucał tę prawdę. Moim pragnieniem jest, aby ten, kto sięgnie po to świadectwo, sam uwierzył, że Bóg jest naprawdę Ojcem nas wszystkich, a każdy z nas Jego umiłowanym dzieckiem. Wobec tego, żeby nie przedłużać, od razu przystąpmy do rzeczy. Franek w dziurze. Franciszek Blachnicki urodził się 24 marca 1921 roku w Rybniku na Śląsku, jako syn Józefa i Marii z domu Miller. Przyszedł na świat w rodzinie wielodzietnej. Miał 4 braci – Rudiego, Herberta, Ernesta i Henryka oraz 4 siostry.
Adem, Elę, Zuzannę i siostrzyczkę, która umarła przy urodzeniu, a której imienia nie znamy. Troje zmarło w dzieciństwie, a sześcioro dożyło wieku dojrzałego. Franek był szóstym z kolei dzieckiem, które się urodziło. Jego ojciec pracował jako starszy pielęgniarz, a mama zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. Niemal od samego urodzenia małemu Frankowi przydarzało się wiele przygód. Kiedy miał zaledwie 6 tygodni, wybuchło trzecie powstanie śląskie. Walki toczyły się w Rybniku, a nawet w pobliżu ulicy, przy której mieszkała rodzina Blaknickich. Najstarszy brat Franka, Rudi, wyrwał się z domu, bo chciał zobaczyć, jak powstańcy walczą z Niemcami. Kiedy mama się zorientowała, że go nie ma, wyszła, by odszukać syna i przeprowadzić go do domu. Tato w tym czasie był w pracy. Krótko po wyjściu mamy do domu wtargnęli powstańcy, ażeby wszystkich ewakuować i przeprowadzić do bezpieczniejszego miejsca, bo walki toczyły się już blisko i robiło się naprawdę groźnie. Kiedy mama wróciła z Rudim, już nie mogła wejść do domu. Powstańcy powiedzieli jej, dokąd przeprowadzili pozostałe dzieci. Gdy roztrzęsiona dotarła pod wskazane przez nich miejsce, zauważyła, że nie ma tam małego Franka. Pobiegła więc szybko z powrotem, ale ze względu na wielkie zagrożenie nie pozwolono jej się nawet zbliżyć do domu. Zaczęła więc wołać, przecież w domu jeszcze zostało dziecko. Jeden z powstańców wbiegł do środka i rzeczywiście na stole znalazł leżącego w pieluchach małego Franusia. Powstaniec porwał dziecko ze stołu i oddał je szczęśliwej mamie. Pan Bóg ustrzegł Franka i nic złego mu się nie przydarzyło. Rodzina Blachnickich nigdy nie miała własnego domu i zawsze korzystała z mieszkań służbowych. Przenosiła się do miejscowości, w których pan Blachnicki otrzymywał pracę. Gdy został zatrudniony w szpitalu w Orzeszu, przeprowadzili się tam z Rybnika. Mały Franek rósł szybko. Najczęściej bawił się ze starszym od siebie o rok braciszkiem Ernestem. Kiedyś, gdy biegali razem po opłotkach, Franuś wpadł do niezabezpieczonego kanału. Ernest zaczął krzyczeć na cały głos – Franek w dziurze, Franek w dziurze! To wołanie usłyszał jakiś przechodzień i podszedł do chłopca, ale zobaczył tylko otwarty kanał pełen brudnej wody. Ernest trząsł się nad tym kanałem i krzyczał, że Franek jest w dziurze. Przechodzień miał przy sobie prawdopodobnie grabie, jak opowiadała mi później jego siostra. Zanurzył je w kanale. Zakręcił nimi, zahaczył o coś i wyciągnął to do góry. Był to nieprzytomny Franek z rozbitą głową. Mężczyzna wziął dziecko na ręce i szybko pobiegł z nim do szpitala. Lekarze natychmiast operowali Franusia, opatrując ranę na jego głowie, ale on ciągle nie odzyskiwał przytomności. Nie było pewności, czy przeżyje. Po kilku dniach na szczęście się wybudził. Pan Bóg drugi raz ocalił mu życie. Być kimś innym. Przyszedł czas, gdy Ernest miał pójść do szkoły. Ale że szkoła była daleko, rodzice martwili się, jak on sobie poradzi. Był bowiem zupełnie innym dzieckiem niż Franek. Poznałam pana Ernesta osobiście wiele lat później i mogę potwierdzić, że tak było. Chociaż Ernest był o rok starszy od Franusia, to jednak właśnie Franek miał pomysły i plany na zabawę, a Ernest zawsze podążał za nim. Z nim, ale za nim. Dlatego rodzice martwili się, jak będzie z tym chodzeniem Ernesta do szkoły. Wpadli wtedy na pomysł, żeby dać mu do towarzystwa Franusia, bo uważali, że jak Franek pójdzie razem z nim, to już Ernest na pewno się nie zgubi. Tym sposobem Franuś rozpoczął swoją karierę naukową w wieku 5 lat. Poznaliśmy księdza Franciszka już jako człowieka dorosłego i poważnego, ale nieraz namawialiśmy go, żeby nam opowiedział coś ze swojego dzieciństwa,
pociekawiło nas, jakim był dzieckiem. W końcu na jednym pogodnym wieczorze udało się. Wspominał wtedy, że gdy zaczął chodzić do szkoły i nie musiał się jeszcze uczyć, bo przecież tylko towarzyszył Ernestowi, siedząc w klasie, obserwował kolegów. Stwierdził, że zachowanie niektórych z nich mu się nie podoba. Postanowił sobie już wtedy, że on musi być kimś innym. Chociaż miał zaledwie 5 lat, nie była to tylko taka dziecięca, przelotna myśl, ale trwała ona w nim i w miarę, jak jego umysł się rozwijał. Ona też się z nim rozwijała. Z upływem czasu utwierdzał się w przekonaniu, że chce być kimś innym, kimś wielkim. I tak się zastanawiał, jakie cechy musi mieć człowiek, żeby można było o nim powiedzieć, że jest wielki. Pierwszą myślą, jaka mu się nasuwała, to było, że ten człowiek powinien być dobry, bo dobry człowiek to wielki człowiek. Postanowił więc, że musi się starać o to, żeby być dobrym, czynić coś dobrego dla innych. Kolejną myślą było, że wielki człowiek to odważny człowiek. Nie może się niczego bać ani lękać. Franciszek miał jednak z tym problem, bo jak sam mówił o sobie, był nieśmiały. A najbardziej bał się zawstydzenia. Było to dla niego jakby kulą u nogi, bo nie pozwalało mu czynić tego, co chciał. Jako przykład opowiadał nam, jak to mama wysyłała go do sklepu i zdarzało się raz, że pomylił się i nie kupił tego, co mu poleciła. Mama wtedy wysłała go z powrotem, aby wymienił towar. Poszedł więc, ale nie miał odwagi wejść do środka. Chodził bardzo długo przed sklepem i dopiero kiedy ekspedientka miała już zamykać, wpadł do środka w ostatniej chwili i poprosił o zamianę towaru. Okazało się, że pani ani go nie skrzyczała, ani nawet nie zdenerwowała się na niego, tylko dała mu to, co prosiła mama. Następna myśl dotyczyła tego, że wielki człowiek to taki, który walczy z przeszkodami. Jeśli coś postanowi zrobić, a napotka przeszkodę, to nie wycofuje się, ale zastanawia się, jak ją pokonać. Franciszek był zatem przekonany, że wielki człowiek musi mieć 3 podstawowe cechy. Być dobrym, być odważnym i starać się pokonywać przeszkody. Kiedyś opowiedział o jednym takim zadaniu, które chciał wykonać, a które okazało się ćwiczeniem wszystkich tych 3 cech wielkiego człowieka naraz. Mianowicie postanowił, że w parku wejdzie na jedno z drzew i przedostanie się z niego na drugie, bez schodzenia na ziemię, i że nie wróci do domu, dopóki tego nie osiągnie. Gdy znalazł się już na drzewie, zadanie to okazało się trudniejsze niż przypuszczał, więc przesiedział tam wiele godzin, żeby znaleźć w miarę bezpieczny sposób przedostania się na to sąsiednie drzewo. Bo z jednej strony nie chciał się wycofać, a z drugiej nie chciał być powodem smutku rodziców, gdyby mu się coś złego przydarzyło. W końcu się udało i zadanie wykonał. Po czym jako dumny z siebie bohater wrócił do domu, ale nikomu z kolegów potem nie polecał tego rodzaju wyczynów jako zbyt niebezpiecznych. To szkoda czasu. Przyszedł czas, że rodzina Blachnickich przeprowadziła się do Tarnowskich Gór, bo tato Franka został zatrudniony w tamtejszym szpitalu. Tu Franciszek skończył szkołę podstawową. Potem poszedł do gimnazjum. Jako 10-latek wstąpił do harcerstwa. Bycie harcerzem bardzo mu odpowiadało, ponieważ również pomagało zdobywać cechy wielkiego człowieka. Jako zapalony harcerz szybko osiągnął różne sprawności i kolejne stopnie. Wkrótce sam zaczął organizować obozy harcerskie i wspaniale się w tym odnalazł. Okazał się doskonałym organizatorem, co pozostało mu do końca życia. Wszystko u niego było zawsze przemyślane od początku do końca.
Myśl stania się kimś wielkim rozwijała się w nim dalej i pogłębiała. Zastanawiał się też, kim mógłby zostać w przyszłości, żeby dobrze służyć ojczyźnie. Myślał sobie, że wielki człowiek to może być polityk. On może przynieść narodowi wiele dobra. Zastanawiał się dalej, że mógłby jeszcze zostać wojskowym. Był przekonany, że gdyby stanął na czele armii, to żołnierzy wychowałby na ludzi szlachetnych, pełnych poświęcenia i oddania dla narodu, chcących bronić ojczyzny. Dlatego po maturze chciał wybrać taki kierunek studiów, który przygotuje go do tych zadań. W roku 1938 Franciszek zdał z wyróżnieniem egzamin dojrzałości. Planował zaraz rozpocząć studia, ale pojawiła się przeszkoda. Istniało wtedy prawo, które mówiło, że przed studiami chłopak musi najpierw 2 lata odsłużyć wojsku. Niestety nie został tam przyjęty ze względu na to, że miał dopiero 17 lat, ponieważ do szkoły poszedł rok wcześniej. Otrzymał odroczenie, ale na studia nie mógł pójść z powodu nieodbytej jeszcze służby wojskowej. Myślał więc, taka przerwa, cały rok, przecież to szkoda czasu. Od młodości czas był dla niego czymś bardzo cennym. Uważał, że nie wolno go marnować, że szkoda każdego dnia, a co dopiero roku. Postanowił więc coś z tym zrobić i pokonać tę przeszkodę. Padł na pomysł, spróbuję zgłosić się do wojska na ochotnika. Tak też zrobił i jako 17-letni chłopak został przyjęty. Od razu wstąpił do jednorocznej szkoły podchorążych, którą ukończył w stopniu plutonowego podchorążego w 1939 roku. Miał wtedy 18 lat.